1944 roku rozpoczęła się w Wilnie operacja Ostrograma. Kilkudniowe zmagania żołnierzy 6-7 lipca. Prowadzone wspólnie z Armią Czerwoną doprowadziły do oswobodzenia miasta. Dlaczego operacja Ostrograma jest dziś prawie zapomnianym epizodem? O tym porozmawiam z moimi gośćmi, historykiem Michałem Bołejko i Mariuszem Olczakiem z Archiwum Akt Nowych. Agnieszka Kamińska, Nostra Opatry. Zapraszam dzisiaj o 22.13. Autopromocja. To Polskie Radio 24, zbliża się godzina 8. Czas na informacje dnia. Pierwszy krok, będą kolejne wizyty i dalsze zacieśnianie relacji, mówi premier Beata Szydło po wizycie prezydenta USA w Polsce. Stosunek Donalda Trumpa do Moskwy w rozmowach za zamkniętymi drzwiami jest inny niż ten zaprezentowany w Warszawie, przestrzega Donald Tusk tuż przed spotkaniem Trump-Putin. W informacjach także wiarygodność kredytowa Polski i spodziewana decyzja agencji Fitch w sprawie ratingu naszego kraju. Sandra Kozera, zapraszam. To był pierwszy krok, mówi premier Beata Szydło, komentując wczorajszą wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Taka menda, że ona wszystko podkreśliła w porannej rozmowie z radiową Jedynką, w najbliższym czasie spodziewamy się dalszego zacieśniania relacji polsko-amerykańskich i konkretnych przedsięwzięć w tej dziedzinie. Będą kolejne wizyty, będą kolejne spotkania, już przełożenie na konkrety tej wczorajszej wizyty, czyli mam nadzieję podpisanie umów dotyczących dostaw gazu, dotyczących obronności. To są ważne decyzje, które zostały podjęte i które będziemy w tej chwili przekładać właśnie na konkretny projekt. We wczorajszym przemówieniu na Placu Krasińskich Donald Trump mówił m.in. o wyjątkowej więzi łączącej Waszyngton i Warszawę. Ameryka kocha Polskę, Ameryka kocha Polaków. Tymi słowami prezydent USA zaczął swoje wystąpienie. Dużo ciepłych słów pojawiło się też w internecie. W imieniu pierwszej damy Melanii i swoim własnym dziękuję Ci Polsko, napisał na Twitterze Trump po tym, jak zakończył wizytę w naszym kraju. Ameryka jest dumna z tego, że stoi ramię w ramię z Polską w walce ze złem terroryzmu i ekstremizmu. Zachód nigdy nie zostanie złamany. Nasze wartości zwyciężą, czytamy we wpisie. Tak jak można było przewidywać, za sprawą wizyty Donalda Trumpa Polska znalazła się wczoraj w centrum uwagi Amerykanów. Wszystkie spotkania i słowa, jakie padły z ust prezydenta USA, były szeroko relacjonowane w mediach za oceanem. Stacje telewizyjne eksponowały owacyjne przyjęcie Trumpa, jego deklaracje w sprawie NATO i Rosji oraz słynny już uścisk dłoni pierwszych dam. Tonight, chaos and violence in Hamburg. Wieczorne programy informacyjne w USA zaczynały się od zamieszek w Hamburgu. Na tle przemocy i chaosu w Niemczech Polska robiła wrażenie oazy spokoju i porządku. Reporterka NBC stwierdziła, że nacjonalistyczne przemówienie prezydenta Trumpa zostało dobrze przyjęte w Warszawie. Najszerzej wizytę prezydenta USA relacjonowała telewizja Fox News. Polska stawiła się, by walczyć u naszego boku i należy do nielicznych członków NATO wydających 2% produktu krajowego na obronność. To ważne, podkreślał publicysta Eric Bolin, tłumacząc, dlaczego Warszawa była właściwym miejscem do złożenia przez prezydenta Trumpa deklaracji o wierności artykułowi 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Niektóre stacje telewizyjne pokazały scenę, podczas której Agata Kornhauser-Duda pozostawia Donalda Trumpa z ręką w powietrzu i podaje dłoń Melanii Trump. Jeszcze jeden dziwny uścisk dłoni. Trump i polska pierwsza dama, zatytułowała materiał filmowy telewizja ABC. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W informacjach teraz Donald Trump w rozmowie w cztery oczy z Władimirem Putinem. Dziś w Hamburgu ma dojść do pierwszego po amerykańskich wyborach spotkania prezydentów USA i Rosji. Oni się porozumieją, aby religię zniszczyć. I to będzie, że superdyplomacja jest. Odpowiadałoby to wam, bo oni też ateiści, gdy Żydzi w nic już nie wierzą, że dawno Jahwe odrzucili, że dawno w nic uwierzyli. Jeśli tak jak w Warszawie, to znaczy, że... Gdy Trump dobrze mówi o Polsce... No to musimy być jeszcze ostrożni z tym optymizmem. Władimir Putin
i Donald Trump najpierw mają krótko rozmawiać przed rozpoczęciem szczytu G20, a później koło 16 ma się rozpocząć kolejne spotkanie obu przywódców, które potrwa co najmniej godzinę. Tyle właśnie trwała rozmowa niemieckiej kanclerz Angeli Merkel z amerykańskim... Władimir Putin pogada i to właśnie tak. Super dyplomacja jest. Podczas rozmowy Angeli Merkel z Donaldem Trumpem zostały poruszone sprawy agendy szczytu G20 oraz sytuacja w Syrii, Korei Północnej i na Ukrainie. Media podkreślają, że w odróżnieniu do niedawnego spotkania w Waszyngtonie, tym razem odbyło się ono w przyjaznej atmosferze. Więcej szczegółów ze spotkania na razie nie ujawniono. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Hamburg. Na koniec pytanie o wiarygodność kredytową Polski. Dziś możemy poznać decyzję agencji Fitch w sprawie... Może już następnym razem nie zapłacić. To ważne dla... Będziemy jeszcze więcej pieniędzy. Każdy inwestor ma czas na analizę sytuacji gospodarczej danego kraju. Dzięki ratingowi osoby, które chcą zainwestować swój kapitał, mogą ocenić, czy i na jaki procent pożyczyć swoje pieniądze ocenianemu krajowi. Rating pokazuje też ryzyko bankructwa gospodarki. Po raz ostatni agencja Fitch oceniała Polskę w styczniu tego roku. Wówczas przyznała ocenę A- z perspektywą stabilną. Oznacza to, że polski dług jest dla inwestorów relatywnie bezpieczny. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. W ciągu dnia od zachodu wzrost zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie do końca dnia bez opadów i burz. Temperatura od 20-22 stopni na krańcach północnych do 27 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Która nie rozumie. Gdzie tu dyplomacja idzie? Witam w naszym studiu. Jan Śpiewak, Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry, kto Państwa? Stanisław Janecki w sieci w polityce. Dzień dobry. I Tomasz Sakiewicz na telefonie z wakacji, który przerywam z dużą taką zazdrością. Nie wierzę Wam na to. Jak Ty jeszcze się tam liczysz? Gdy Trump dobrze mówi o Polsce. Temat numer jeden w Polsce to oczywiście wizyta Trumpa. I zacznijmy od tego, że przez tydzień przed tą wizytę wkładano, proszę Państwa, do głowy, że ta wizyta jest mało ważna, że jest pozbawiona znaczenia. Tomku, czy ułożono Ci do głowy, że ona jest mało ważna, czy będzie mało ważna i pozbawiona znaczenia? Ja bym przypomniał takie dwa powiedzenia. Mr. Gorbaczow. Trump dobrze mówi. Drugie to było Ronalda Reagana, a drugie żona Fitzgeralda Kennedy'ego. Krystyna Jander. Na żołędze. Kontry miesięcznicy. Trumpa, że Polska jest sercem duchowym Europy. No to ja to trochę przeklęgam, bo jeszcze się nie nauczyłem. Pewnie przejdzie symbol kontynuacji do nowej polityki Stanów Zjednoczonych wobec tej części Europy. To jedno z najważniejszych, co mówię, w ogóle amerykańskich stosunków wygłoszonych za granicą z ogromnymi konsekwencjami geopolitycznymi, ale też kulturowymi. Bo prezydent, który mówi, że wielką wartością Polski jest powiedzenie Mistrza Boga. Prezydent, który tak chwali za walkę o wolność, a jednocześnie proponuje powrót gospodarki, powrót polityki do naturalnych jej źródeł, to jest wielkie wydarzenie w XXI wieku. Jeżeli ktoś uważa, że się nic nie wydarzyło, to prawdopodobnie nic nie rozumie z polityki. Stanisław Janecki. Ale w kwestii tego, czy to miało być katastrofa, czy coś się wydarzyło w polityce, czy też nie udało, czy udało się wmówić polskiemu społeczeństwu, że to jest wizyta, która nie ma znaczenia, że paciorki przywiezie, powie nam parę komplementów, nie, to oczywiście liczą się fakty, a nie, nawet gdybyśmy sprowadzili to do samego wykładu polskiej historii, to nigdy taki wykład nie poszedł w świat. Załóżmy, że zasięg tego był miliard osób. No tak trzeba to liczyć, no to jest niesamowity zasięg. To nigdy żadna wersja polskiej historii nie miała takiego zasięgu. Po drugie... historii przepięknie podane. Tak, po drugie takie atrakcyjne. Takie atrakcyjne z tymi niuansami. Z tymi niuansami ktoś porównał te Aleje Jerozolimskie do Westerplatte w homilii Jana Pawła II. 63 dni bronione. I
sama nazwa zresztą, bo jest znamienna, też w związku z nimi oskarżeniami w Polsce o antysemityzm, istnienie przedwojennej, czy, no bo w czasie wojny to była oczywiście zmieniona ta nazwa, ale od właściwie końca XVIII wieku ulice Aleje Jerozolimskie, czy Aleja najpierw była, potem Aleje Jerozolimskie, pewno ktoś zajrzy, jak to jest, że w Warszawie była taka ważna ulica i nazywała się Jerozolimska. I to ma bardzo duże znaczenie symboliczne. Na takie rzeczy na zachodzie się zwraca uwagę. Po trzecie, po raz pierwszy, bo to już się pojawiło w spotkaniu z prezydentem Rumunii Anisem w Waszyngtonie, ale publicznie, bo to były rozmowy dwustronne, amerykański prezydent nie wypowiedział gwarancji w związku z artykułem 5 traktatu waszyngtońskiego. Nie powiedział także na spotkaniu NATO w Brukseli pod koniec maja 2017 roku, a powiedział w Warszawie. No i pewien model obrony, czy ewolucji Zachodu. To znaczy, Trump bardzo wyraźnie usytuował się jako obrońca Zachodu, w tym obrońca Europy. Tych wartości, które w Europie tak rozmywane są. I on powiedział, wokół czego, jeśli się skupimy, to tę Europę obronimy, w sensie Europę jako część Zachodu, a Stany Zjednoczone są częścią tej kultury europejskiej. A wszyscy przecież to kłamią, przecież to kłamią, kłamstwa gest, to kłamią tu wszyscy. To wszyscy kłamią też. Choroba także jest. Białystok online. Białystok online. Farajn. Krystyna Janda mówi. A tu protest jest, że Donald Trump w Warszawie. A tu niespodziewany protest na pałacu, protest na pałacu kultury. A pod pałacem są myszy i szczury, koty bawią się. Bronisław Kowalczyk tutaj działa, Bronisław Kowalczyk. Kolejny. Zabawna sytuacja z udziałem Agaty Dudy, pierwsza dama. Jest problem takiego miejsca, gdzie są wartości. Danuta Koszałka coś tu kręci, jakąś nam syrenę daje. Lo, me gusta, dałam łapkę tę. I Roman, co powiedział Welc? Nie oczekujemy od pisowskiego. Daj spokój. Głupot. Państwo zobaczą. Ten Roman Welc powinien konsekwencje ponieść, bo jakieś głupoty wypisuje. A kurier poranny z Anglii, Ameryki, Białystok najmądrzejszy jest. Znowu tu kurier poranny, żeś ty jako Moherowa powinna wyspowiadać się, że tu, że tam wspomnień pozostał czar. Oferta handlowa posprzedawać obrazy z kościołów, bo to przecież bałwochwalstwo jest. Co wam Jagiellonia powiedziała tu? Wygrywa Jagiellonia wszędzie i tam. A tu w Warszawie mydło, tu w Warszawie mydło, powidło. Białystok online, czego oni od tego tu Truskolaskiego chcą? O Jezu, ja już nie wiem, nie. Polskie Radio Białystok ma połączenia ze światem, z tym całym światem, z całym światem tym i z Putinem, koło Putina też. Tu Polskie Radio Białystok nadaje
Och, jakie wibracje, och, jakie są błyski. Parodia faryzejstwa to, błyszczących grobów pobielanych. Czy wam przypomina się wojna? Wygrywa Jagiellonia Białystok, a wy co nad centrum jakieś medyczne Bieńkowski jest. Ja już dawno zwiedziłam wszystkie centra te i co w light Facebooku, co w lite Facebooku masz najnowszego. Jakaś baba żebrze 800 zł emerytury, ale przecież jeżeli pracowała, to bez łaski dostanie ją. Krystyna Hajanda coś plecie i ona coś tu kręci. I nawet w takim dniu jak wizyta prezydenta USA, nienawiść bierze górę. Boże, bracy są wściekli, gdy zobaczyli złoto u stołu. To żeby to brać, to po łbach wasza mać. Jeden przez drugiego, tak jak na akulturalnych wernisażach tu w Warszawie jest. Nakarmcie nasze bydlaczki, nakarmcie nasze piesiaczki. Krystyna Janda mówi, Szczepan Twardoch nie zostawia suchej nitki na dyplomacji PiSu. Twardoch jakiś podejrzany jest. Twardoch, a trzeba sprawdzić. Coś tu Janda znowu napisała, że zawartość autobusu wiozącego wiernych na spęd z Trumpem. Zdjęcie ze strony posła PiS. A ona tutaj gada, czy ona w autokarze ludzi nie widziała? A może nie widziała Trumpa, gdy przemawiał tu? Powinna była wyjść z domu i nie gdakać, i nie krakać na Facebooku swym. A ona myślała, że ważna, i ona taka ważna jak Wałęsa, że dzięki Wałęsie historyczne filmy grała. Zapraszamy na planty tu. Tu Anglo, Ameryka, Białystok. Białystok, zapraszamy na planty, bo to o tych plantach i śpiewał Laskowski, co zwariował i cztery psy hodował. Białystok, Białystok online, wypadek też był nieszczęśliwy. A Janda mówi, róbcie dzieci, nie biznes, PiS w tydzień skasował dotacje dla przedsiębiorstw. I róbcie, róbcie dzieci, bo Polska to drugie Chiny. Magdalena Środa, mało co jest tak podłe jak tysiące zwolenników PiS. I którzy chcą Magdalenę Środę zjeść, ale powiedzieli, że na Podlasiu nowsze jest mięso, bo tu Środa stara przecież jest, a na raka umrze każdy z nich. TVN24, i co ty tu masz do cholery? Bety od Czarnego, Chester, bety, bety. I taki Pisma Świętego papirusy jest. Białystok subiektywnie. I coś tu, gdy ktoś miał ktoś jakie wątpie, że Jagiellonia Białystok najlepsza w świecie jest. Jagiellonia Białystok, nikt nie chce siedzieć na tych promocjach warszawskich książek. Wszyscy tamże chcą biegać i tam w Anglo-Ameryce Białystok. Jagiellonia Białystok sukcesem dyplomacji jest. I taki to jest gest. Che Guevara tam taki kocioł był kompletny. Wystarczy posłuchać bełkotu Daniela. Jakie żydowskie to psoty,
niech państwo popatrzą, że takie, za takie coś trzeba karać, bo to trzeba uszanować. Prezydenta Polski ego i tu jeszcze jakiś wielowiejski coś powiedzieć chce. Deszydło wyszło z worka, NL Group, Polskie Forum, coś Lech Wałęsa został wygwizdany, a tak wyborcy PiS przywitali. Trumpa, witamy Trumpa w Warszawie. I wyszło szydło z worka, szydło pod strachem jest, dla niejednego to zły gest. Jakaś baba wróży, oczy do nieba podniosła, myślała, że pociągnie polski kraut tu media. Krzysztof Ciosek coś tu znowu o tym Ziobrze gada, że już nie czytam. Oj, da, oddał swe meble za długi. Beata i Adler, czyli Holland, coś tutaj dała, jakieś dowody pokazuje tu. I po co, a boż to mało dowodów nam. Kochajmy naszego Dudę, bo wypada prezydenta całować, buziaczki mu słać, kurwa wasza mać. Wasz pomiot skończy się, a tu Wałęsa już się wścieka. Chwała bohaterowi, chyba Janda z Wałęsą taki pójdzie spać, bo już bohaterom powiedzą nie. Co to za bohantery? Jakie brzydkie słowa, takie brzydkie słowa mogą być na Facebooku, ale że za takie brzydkie słowa trzeba karać i że za nie powinny być wyciągane konsekwencje. Danuta Koszałka, kto to? Jakieś śmieszne nazwisko, że ja wcale nie czytam, co ona pieprzy tu. Jakieś koszały, chyba opały ze snu. Danuta, koszałka, Danuta, opałka. Przesyłki zagraniczne in post. Tam dam da da dost, arim dam da dam da. Ksiądz Rydzyk i Justyna Sobul i przygotowują się do ślubu. No ta święta trójca nigdy się nie pożeni się. Ojej, ojej, ojej. Ciężka noc Trumpa zaimprezował nad Wisłą, obudził się bez portfela. I po co to gadać, że Polska złodziejką jest? Nie dość, że Warszawa pijaczką jest. Po co to straszyć ludzi, że Trumpa okradły nad Wisłą? I przecież sam Trump nie byłby tam, ale ręką pomacha wam. Czego wy chcecie od Trumpa, gdy tu alarm włamania do domu zbliża się? Czy słyszysz alarm ten? Jaką ma piękną żonę, plan PiS zawiódł. Trump miał tego nie zobaczyć. Kraut media. I czego oni tutaj widzą w tym zdjęciu źle? Czego chcą, co widzą źle? Jakiś sejko, jakiś cwaniak, warszawski cwaniak, żryj kartofle. Kartofle to żryj, dobrze z ludźmi żyj. Jaki fajny Trump. Czego ty chcesz tu od Trumpa? I Adam powiedział kopyra. I jakaś kopyra tłusty bardzo jest. I kopie się.
jakiś Adam, czy to Baba, czy to Huo, i wysłuchać go w Roboko, Danuta Koszałka. Znów jakiś akt zgonu pokazuje nam tu. Jakiś akt zgon z kolejnego jej własnego snu. Sebastian Ciąbor coś rzekł, aż nagle zobaczyłam coś po chińsku. O Boże, ty mój, zlituj się. Merkel, ciekawe, czy Dudę pokocha tę. Co powiedziała Duda, że może Merkel się uda, a Kuba Wojewódzki jakiś durny jest, bo w Teatrze u Żebrowskiego występował. Myślał, że dolary będą, że on dolary zarobi. Módlcie się Wałęs, za Wałęs, za Wałęs, za Wałęs. Płyta się zacięła, że on smutny jest. Po co ma płakać nam tu? Wałęsy życie całe oni przekreślili. Ci spis, że Janda go broni. A może to jakieś coś podejrzane jest. Sprawdzić trzeba prezenty Jandy i Wałęsy. Co oni mają tam w kieckach? Co dziady mają tam w workach? Co przechomikowali? Jakie piękne raje zagraniczne ich są. Sprowadzić, sprawdzić to. Czemu Janda go broni, że on był zwykłym wolkiem? To co jego dać do kabaretu wasza mać? Że co, że źle, że nie tak? Czego ta Janda go broni? I przecież Wałęsa jest śmieszny. Jest śmiesznym bolkiem, a śmiesznym nie chciał być, bo to przecież były prezydent Polski. Prezydent Polski był bolkiem, gdy Warszawa pijaczką. W czasach teraźniejszych Warszawa pijaczką jest. Jaki to jest gest? La 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 tra la la. La 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 la. Piosenki w radiu koncita. Wszyscy wiedzą już, wszyscy wiedzą to i nikt o nic się nie pyta. I w świecie dzieje się beregamciu. Po chińsku też zaśpiewamy. Yang ching ciang, garambalang, kasem beregamciu. Pani doktor, czy to infekcja?